Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o swoim samochodzie B-grupowym i mieliście malucha, to właśnie tak wygląda Delta XS2, czyli maluch z silnikiem 1.4 turbo. Delta XS2, czyli Fiat napędzany centralnie umieszczoną jednostką 1.4 turbo. Zobaczcie sobie ten silnik i zaraz Paweł, właściciel, z którym znamy się już lata, opowie więcej o tym jego projekcie. Paweł, powiedz mi tak, zacznijmy od silnika, ale jeszcze przechodząc do samego silnika, czyli do samego serca tego samochodu, mamy coś, co zrobiłeś w tym roku, czyli zastosowany spoiler z Porsche 996, czyli 911. Model 996. Całą klapę, całą tylną klapę z Porsche 996 z 911, pierwszej chłodzoną cieczą, i zastosowaliśmy kompletnie całą z silnikiem i z wentylatorem, który jeszcze nie jest zamontowany, ale silnik do otwierania już jest. Można zademonstrować. To pokazuj. Skąd pomysł na ten spoiler? Założyłem się z moim przyjacielem z garażu, z Marvinem, że ten samochód osiągnie jeszcze coś więcej oprócz tego, co osiągnął w 2022 roku. On powiedział, że nie mam żadnych szans zrobić tym samochodem w Niemczech coś więcej. Ja powiedziałem, że zrobię jakiś śmieszny spoiler, okleję go na biało, zrobimy coś tam Martini i zrobimy jakieś 3D druki i będziemy na Essen Motor Show w przyszłym roku zaproszeni, żeby ten samochód pokazać, zademonstrować. Zakład o 1000 euro, przebity i od lata jest aktywny i już w lato wiedziałem, tego roku zostałem zaproszony na Essen Motor Show. Tak, czyli... to już zdradzamy oficjalnie też na YouTubie, że tak, będziesz na Essen Motor Show. Zapraszam. Będziemy stać, będziemy się prezentować jako taki garage spirit, czyli trochę jak z Hot Wheels, że zbudowaliśmy coś sami, bez ogromnych nakładów finansowych, że każdy może być na Essen Motor Show, jeśli chce i ma dobry pomysł. Wystarczy kreatywność, ten samochód może lepiej wygląda niż jeździ, ale ja nie jestem mechanikiem, dlatego zrobiłem po prostu coś dla oka, dla siebie. Jest za szybki dla mnie, mógłbym mieć z 20 koni, byłoby wystarczająco. Przechodząc do serca, czyli silnik, tak? Umieszczona centralnie jednostka 1.4 turbo. 1.4 mówiłeś, że jest blok, głowica jest 1.3. Dokładnie. Coś więcej o silniku? Wiesz co, wydumka się mówi w Polsce. Tak, to jest wydumka z lat 2005, dużo nie zmieniałem. Odświeżyłem blok tylko, bo się stary zepsuł. Jest turbo odświeżone, wtryski dałem nowe, wtryski z Audi RS6 znowu. Komputer jest programowalny, Easy Eco. Turbo było GT28, tylko jakiejś takiej starej... Pierwszy chyba GT28, co się dowiedziałem od Kazika, że to nie jest takie GT28, tylko on się jakoś nazywa specjalnie, nawet nie wiem. Tak, Kazimierz jest tutaj za, Kazimierz, za aparatem. Jak się nazywa? T28, tak. Kazimierz miał gdzieś tam epizod z tym samochodem, bo tak, stroił w pewnym momencie go tak stroił. Jeżeli chodzi o silnik, intercooler jest wpuszczony do tyłu, tak? Czyli wlot jest pod spodem, wylot jest tutaj wycięty. Dokładnie. W belce. Dokładnie, wydech jest też wyspawany dla nas tylko. Cały tył jest, wiadomo, to jest przód Uno, jak w ten central, każdy zna central polski. Polski central na Fiacie, na 1.4, jest zawsze przód spawany do tyłu. Jeżeli chodzi o przepisy, bo pewnie padnie to pytanie, czy auto jest zarejestrowane. Tak, w tamtych latach nasze swapy były zarejestrowane. Tak samo zarejestrowany jest ten. To jest dwumiejscowy, centralnie zamontowanym silnikiem Fiat 126. Nie wiem, jak dokładnie ty dwa masz miejsca w nazwie. Dwa miejsca, tak, 1.4 w papierach. Ja miałem w nazwie Fiat 126 przez 2000, więc taka była nazwa. Wszystko mamy legalnie zrobione i nie ma z tym żadnego problemu. Odpowiadając na pytanie, teraz chyba tego nie można tak zarejestrować, więc, nie, więc już się skończyło, niestety. Tak, dlatego papiery są bardzo cenne od tych samochodów. Dokładnie. Przechodząc, słuchaj, no cała koncepcja nawiązuje do samochodu, no mi się kojarzy przynajmniej, B-grupowego. Mini B-grupowego. Mini, czyli XS. Tak,
Tu osiągamy dzisiaj 126 koni na 0,9 bara. Jakby to wystroić, na pewno jest możliwe, żeby jeszcze z tym setupem zrobić te 180 koni do 200 koni. Około 300 momentu. 280, ostatni wykres był na tym silniku, jeszcze od Kazika, jak był podkręcony na 1,6 bara, te turbo stare. Także jest to możliwe, ale ja tak nie robię, nie jeżdżę. To auto jest głównie dla mnie wystawowe, nie jest na wyścigi przeznaczone, ani na jakieś rajdy. Nie nadaje się do tego ani ja, ani ten samochód. A dzisiaj znajdujemy się na torze Kielce, chociaż macie tutaj tak naprawdę trawę, stoimy z boku, żeby można było lepiej porozmawiać na ten temat, ale za nami jest tor, za wami jest tor, czy po drugiej stronie. Byłeś dzisiaj tym samochodem na torze, wrzucę wam też ujęcia z tego momentu. Ucieszyłeś się? Było wspaniale, tak. Specjalnie się na to przygotowałem, poskręcałem go po tej zimie. Tak jak mówię, wystawowy samochód, nieprzeznaczony do jazdy, zupełnie inaczej się składa niż auto, które macie nie zabić na torze. Przygotowałem się, jeździliśmy troszkę rekreacyjnie, bez czasów, tylko tak, przejechaliśmy z maluchami, z chuligancami, przejechaliśmy parę kółek, było wspaniale. Także fajnie spędzony czas i przechodzimy dalej do twojego samochodu, bo on namieszał dużo w internecie. Wcześniej on był cały zielony, nazwa Hulk. Hulk Beast Maxi na Facebooku do dzisiaj. Powód jest, nie potrafię zmienić tego, wyrzuca mi nową nazwę zawsze. Kiedyś się może uda, ale nieważne. Hulk Beast Maxi to był zielony maluch, który nie miał tych wszystkich dodatków, nie miał tych spoilerów, nie miał zderzaka z Cinquecento, nie miał progów dołożonych. Felgi były te same, tylko żółte. To jest ATS Motorsport 15 i klapy od Prantoma też nie miało jeszcze wtedy. To jest dopiero do nowego modelu, do Delty. Także no, pierwsza przednia klapa to jest Prantom taki wygrzebany gdzieś z garażu od kogoś, kto to trzymał i nie chciał oddać, ale w końcu oddał. I dopasowałeś tutaj zderzak. Zderzak z Cinquecento Sportinga. Ciąłem, dubałem, wydumałem, przyczepiłem. I na zdjęciach to wygląda dosyć ciekawie. Chłodnicę masz z przodu zamontowaną. Tak. Węże masz pociągnięte do tyłu. Przez auto. Każdy wie, kto ma swapa i ma chłodnicę z przodu, że podczas jazdy zbiera się temperatura w kabinie. Ciężko to wyseparować. Słyszałem, że są jakieś metody, ale przez to, że nie jeżdżę, to tylko się dowiaduje o tym na takim torze w Kielcach, że w aucie jest ponad 50 stopni. Dlatego też nie mamy tylnej szyby w ogóle włożonej, zanitowanej, tylko mamy drabinkę od Prantoma z tyłu, tak, otwarty przelot. Dokładnie. Żadnej szyby, to powietrze gorące z nadsilnika, ono po prostu tą tylną szybą, czyli tylną żaluzją tak zwaną, ucieka. Wylatuje. Dokładnie. Powiedz mi, bo wiemy, że jesteś na SN Mod, czy na SN będzie w tej formie, bo zdradziłeś mi szczegół, że jednak nie do końca już. Idziesz dalej, tak? Nie usiedzisz w jednym miejscu z jednym projektem przez... Plastelina to jest auto. Może by został tak jak jest, bo osiągnął dosyć dużo i szkoda go zmieniać, ale będzie zmieniony. Nikt mi tego nie zabroni. Ale nie zdradzasz co, tak? To niespodzianka. Wiesz co, robimy najpierw piękny bodykit do niego i idziemy w 13-calowe koła, które są dużo szersze i auto będzie dużo, dużo bardziej poszerzone. O 25 cm z tyłu i o 14 z przodu. No to już całkiem inaczej będzie wyglądać. Się zmieni. Zrobi się kwadratowy trochę i jeszcze bardziej. Czyli ten rok był dla mnie szukaniem, pokazywaniem, że da się, ale następny rok już nie będzie taki prosty, że będziemy robić w garaże Spirit, czyli młotkiem i majzlem by to coś poszerzał, tylko już robimy z firmami, które są na aucie jako przyjaciele, już będziemy robić porządne rzeczy od podstaw i z nimi tylko. Ja będę te rzeczy montował, ale już poszerzenia będą drukowane, będą oklejane karbonem, czy robione z karbonu, nie wiemy jeszcze. Dużo rzeczy będzie robionych już pod nas, czyli już nie będę kleił sam folii, ktoś będzie mi ją oklejał, charakter znowu będzie robił nowy design i tak, ale firma będzie oklejać, ja już nie będę sam oklejał i to jest wspaniałe, bo to dostaję w prezencie od kogoś, kto wspiera ten projekt, chociaż ja tego nie szukałem. Przyszli ludzie, sami się zaprezentowali, zapoznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się z tymi firmami i teraz dużo firm po prostu pomaga, wspiera. No dokładnie, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć, to kontakt do ciebie poznaliśmy. Jest w opisie. Jak się poznaliśmy, tak, to spytałem się ciebie, jak zdobyć sponsora do projektu. A ty powiedziałeś, to jest ciężka sprawa, nie? Zgadza się. Bardzo dużo trzeba dać, oprócz tego, że się coś dostanie. A ja zrobiłem to... Myślę, że w tym roku udowodniłeś to, że się da. Że się da bez sponsorów, tylko z przyjaciółmi. Bo to są ludzie, którzy coś dodrukowali, to są ludzie, którzy coś zaprojektowali, ale oni tutaj są. I to jest wspaniałe, że ci ludzie są na całym samochodzie, czy to jest belka przednia AMH, czy to jest charakter, który zrobił cały design, wszystkie photoshopy powiem, wszystkie wizualizacje cyfrowe, można wymieniać, czytać po tym samochodzie jak gazetę. Gdzie nie staniesz, kogoś znajdziesz. Czy 3D Technology, który drukuje te wszystkie rzeczy, które są... Turbofanów dzisiaj nie mam, zapomniałem wziąć, ale bardzo dużo rzeczy wydrukowanych właśnie na wystawy.
Na odpowiedź fake, tak, ten samochód jest więcej fake'iem i taką trochę rzeźbą, niż pojazdem, który się powinien ścigać i jeździć po drodze. Ale słuchaj Paweł, nie oszukujmy się, wiele razy rozmawialiśmy, nasza konwersacja na WhatsAppie to naprawdę jest spory temat, który można godzinami po prostu cofać i odsłuchiwać. Natomiast nie oszukujmy się, jeżeli masz samochód wyścigowy, to ten samochód, jakby nie skupiasz się na tych rzeczach, takich dodatkach, które Tobie się podobają. Samochód ma być funkcjonalny, tak. Wszystkie rzeczy mają być szybko wymienialne i tak dalej, i tak dalej. Ma nie sprawiać problemów na torze podczas ścigania, tak? Jeżeli robisz samochód tak jak Ty, czyli prezentujesz go, to de facto masz trochę inne założenia, tak? Niż osoba, która robi auto na tor. Rozmawiając z Wami, możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś przerabia tak samochód, to jest jego wizja. To tak jak na przykład za granicą nie ma z tym problemu, że ty nazwiesz to Fiat 126 1.4 Turbo. Tak samo ja mogę nazwać swojego Fiat 2.0 Turbo, 2.4, 1000 koni. Może... To jest inny projekt, tak? Tak samo projekty, jeżeli popatrzymy na DTM, na jakieś wyścigowe samochody, ludzie widzą tylko to, co jest na zewnątrz. W środku to nie jest samochód drogowy. To jest dobry moment, żeby zrobić, żebyśmy razem powiedzieli wspólnie, wybaczamy wszystkim hejterom. Tak, wybaczamy wszystkim hejterom i będziemy dalej nazywać nasze projekty Fiat 126P. Maluch. Tak jest. No dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Ja jadę się przejechać autem Pawła pierwszy raz. Ktoś inny będzie go prowadził. Paweł mi zaufał. Dziękuję bardzo, Paweł. Oddam w całości. To samo.